Cześć! Witajcie na naszym kanale Twin Story Vlog w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dziewczyny są jeszcze w przedszkolu. Ja się właśnie po nie zbieram. Potem jedziemy znowu na rowery, bo tak się umówiliśmy rano, że dziewczyny będą dalej dzisiaj kontynuowały naukę, z tym, że zdejmiemy im te drążki i obniżymy siodełka, ale to już zobaczycie. A ja Wam teraz chciałam pokazać, co ja tutaj w domu robię. Bo zbliża się dzień chłopaka, no i przygotowuję pewne prezenty. Zobaczcie, co robię. No i zobaczcie, co ja tu mam. Co ja tu mam spakowane. Popatrzcie, tutaj mam tak autko. I cukierek w środku, galaretka. I tutaj jest 9 takich pasoneczków. O. No i w środku jest to galaretki. No i już Wam tłumaczę wszystko. Bo generalnie troszkę jestem zaangażowana tam w sprawy przedszkola. Jestem skarbnicą w przedszkolu. No i dzisiaj jest dzień chłopaka. W związku z tym dzisiaj wczoraj, czyli jak ja to nagrywam, to jest dzień przed dniem chłopaka. Jak Wy to widzicie, to jest dzień chłopaka. W związku z tym trzeba było przygotować dla chłopaków takie malutkie prezenciki, więc każdy dostanie po Hot Wheelsie i do tego galaretkę wedla. A dziewczynki dostaną w ramach, wiecie, nagrody pocieszenia po galaretce wedla. Więc właśnie to spakowaliśmy, tak to wygląda. Tak to spakowałam, nie wiem, czy ładnie. Wydaje mi się, że ładnie, że powinno być ok. No i żeby chłopcy mieli, wiecie, prezent z okazji swojego święta. Dobra, no to trzeba się zbierać po dziewczyny do przedszkola. No i tak te prezenty wyglądają. Ja je zaraz zabieram, jadę po dziewczyny. Muszę je, wiecie, odstawić do przedszkola, żeby na jutro były. A dziewczyny odbieram do domu, no i zabieramy się najpierw za obiad, a potem jedziemy na rowery. Słuchajcie, my nasze dziewczyny to chyba uwsteczniamy. Chyba naprawdę je uwsteczniamy. Pomimo tego, że one wszystko robią szybciej niż inne dzieci, to i tak mam wrażenie, że je uwsteczniamy. Lila wsiadła i pojechała, popatrzcie. Uwaga, Mateusz. No, na nóżki spadaj, hop. No i świetnie. Świetnie, Nela. Teraz ćwiczymy upadki. Na nóżki spadaj. Ja idę do Lili. Lila to po prostu siadła, popchnęła się i pojechała. No proszę bardzo. Muszę biec za nią. Ja już nie mam siły za nią ganiać. Ale ona już sobie radzi. Już potrafi sobie nogi wystawia. Na pewno jeszcze zaliczy jakiś upadek, wiadomo, ale na ten moment jest świetnie, no patrzcie się. No bomba! No pokaż widzom, jak ty startujesz. Pedał sobie trzeba ustawić, tak? A po co trzymasz? A po co ciebie trzymaj? Dajesz radę, nogami się odepchnij. Mocno! Super. Jedzie Nelusia. Już cię wezmę, Lila, na asfalt. Chodź. Jedzie moje szczęście. Tu proszę ominąć Lilę i jedziemy. Hamujesz? Proszę, hamujemy, stoimy. Brawo! Moje dwa zuchy. Wy to jesteście superowe dziewczyny, naprawdę. Wszystko same umiecie. Mama, potrzymasz mi? Tak, już. Potrzymam Lilę, niech pojedzie. I już potrzymam Nelę. A, ty chcesz zejść, tak? Czy jedziesz? No to tata cię potrzyma. O! No. Jednak dziewczyny nie dostają do końca do pedału, wiecie, do ziemi nie dostają. Stąd jest ten problem. Jakby ten rower był jeszcze miał niżej to siodełko, to już by w ogóle nie było żadnego problemu. Ale na wiosnę, jazdą. Na wiosnę. No ale na wiosnę one bardzo szybko rosną też. No taka jest prawda, że one naprawdę po parę centymetrów bardzo szybko dziewczyny no. Rosną. Zakręcaj! Ekstra! Pomóż czy sama? Tata, dasz mi do góry pedał. Dam ci, no. A tak jest dobrze, jak masz. No, cia. No, bo Lila sobie ustawia pedał. Na górę pedał. O tak. To druga. No. I jazda. Mogę na pieska tylko. No jedzie. Nie, piesek nie jest groźny, tylko piesek się boi, wiesz, ciebie, żeby go nie uderzyć.
No, jedź. Dobra, no. Super. To co, tato, możemy sobie przybić piątkę, nie? No, możemy sobie przybić piątkę. Pouczone. Musimy swoje rowery odpalić. Odpalić, no. To znaczy, ja planuję mieć nowy rower. No ja muszę swój doprowadzić do... A tata planuje swój doprowadzić do stanu używalności. I od wiosny jeździmy na wycieczki rowerowe. Teraz już nie ma sensu, bo idzie już sezon zimowy, więc wiadomo, to już nie ma sensu z tymi rowerami. Niech one jeszcze poćwiczą dobrze to swoje jeżdżenie. A na wiosnę zaczynamy. No, lilaczek. Mama, dałam sobie do gry tę ławę, ale przewróciłam. Wiem, jest problem z tym startowaniem, bo nie dotykasz ziemi, no. Bo to lila tak tylko dotyka ziemi. I a jeszcze sobie nie umie. Trzeba sobie poćwiczyć. No my jesteśmy na rowerze raptem 10 minut, także z ręką na sercu 10 minut dziewczyny jeżdżą, więc nie jest to jakoś długo. Za pół godziny się nauczą wszystkiego. Ale jednak rowery są troszeczkę za wysokie na nie. No, dobra, biegniemy za nimi i widzimy się za chwilę, jak się coś będzie działo. Już słuchajcie, jak widzicie, robi się ciemno. Jest koło 19. My jesteśmy na placu zabaw, Nela się bawi, Lila jest jeszcze z tatem, tam gdzieś dalej pewnie zaraz przyjdą. Ale co, Nela, możemy powiedzieć o tym jeżdżeniu na dwóch kółkach? Super. Super, nie? Już umiesz. A w ogóle nauczyliśmy się schodzić z rowerku, tak? Tak, zeskakiwać. Zeskakiwać, no właśnie, żeby było bezpiecznie. Jeszcze tak ruszać to tak czasami się nie udaje, prawda? Czasami trochę jest potrzebna pomoc, czasami się udaje, ale zeskakiwać już potrafimy. No a wiecie, Lila! Schodzenie jest ważniejsze, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Jak się nie ruszy, to nie ma problemu, ale jak się już ruszy i trudno zejść, no to wiadomo, że to byłby większy problem, więc tą ważniejszą umiejętność mamy już zaliczoną. To bardzo fajne, pewnie jeszcze jutro, pojutrze pójdziemy i do końca tygodnia będziemy mieć temat odfajkowany. A czy kask masz? Mama, zapomniałaś. Ty zapomniałaś, ja nie zapomniałam. Proszę, dobra. Ciemno już jest, my się mamy wybierać do domu, ale dziewczyny nie chcą wracać do domu. Lila kazała ją nagrać, bo ona teraz będzie tutaj wchodzić na drabinki. No i żeby to wszyscy zobaczyli. Nela w sensie, Nela, przepraszam, Nela. No. Mama, pokazać ci, jak to mnie zeskoczyć. Może nie zeskakuj, będą cię nogi bolały. Nie? Wujek cię uczył. A wiesz? No. Umie dać tu rączkę, pies tu, ale to jest za daleko. No. To musimy tak dać rączki. I po piesie musimy się złapać tego, a potem tego i przechodzić szybko, chodniczkami, żeby szybko przechodzić, albo od razu skoczyć. Albo od razu skoczyć. Macie kolejny instruktaż na Lusi. To, popatrzcie, widzicie, tak, trzeba machać nóżkami, żeby przechylić się na drugi bok. Mhm. No, to trzeba tak. Ja bym na... Ty nie dasz rady, spadniesz, mysza. Nie, smacznie. Chcecie, to wam pokażę. Ale nie każdy tak umie. Nie każdy tak umie. Trzeba przechodzić. Tu. Tu do góry, może tędy górą może nie iść lepiej, co? Ale popatrz, dawaj. Ciemny obraz, ciemno już jest. Na podwórku jest ciemno. Już trzeba iść do domu. Mama, a wiesz co, umie tak. Widzę za nim. A pompki robić jak wujek, umiesz? Pokażę ci, ale to nie jest zbyt. Pokażę ci, ale to nie jest bezpieczne. Tak jakby machać nóżkami, ale zaraz się puszczę. No to sprytne było, ci powiem. No zobaczcie, dziewczyny sobie tutaj posadziły swojaki. Wzięły sobie książeczkę Wesoła Nauka Logopedia. A my już to umiemy! Dla starszych, już to umiemy! Tak! Tak, naprawdę, bo my w ogóle już wróciliśmy do domu i że słuchajcie, ciemno, już jest po siódmej, ale jeszcze chwilkę zanim do kąpieli, to jeszcze dziewczyny chwilę chcą porozwiązywać książeczki, znaczy książeczki porozwiązywać,
Nie, to, za, to nie jest książka na ich poziomie, to jest książka dla starszych, dlatego tutaj trzeba wpisywać literki, a my jeszcze nie umiemy. No i czytać, no wiadomo. A, my ale ciocia mnie uczyła. Ciocia cię uczyła czytać? No, ale my tutaj na przykład naklejki możemy znajdywać i potem jest, szukamy w książeczce takich samych rysunków. A ja wiesz, uczyłam się na logopedii takiej książeczki. Na logopedii książeczki się uczyłaś. Tak. Mhm. No, w każdym razie tu są takie obrazki. Dziewczyny sobie odkleją obrazki. Rema Pąska. Co tutaj jest? O, taki piesek jest jakiś? Tak. No, w każdym razie dziewczyny szukają naklejek, a potem szukają w książeczce po prostu odpowiednich obrazków, no i przyklejają. No, tak to tutaj. Tak się bawi. A tu mamy swojaki i powiedzcie widzom, które wy najbardziej lubicie swojaki. Ja lubię Milenkę. Mil, a umiesz wszystkie nazwać swojaki? A ja to jest Milenka. To jest Milenka. Meduza, tak? A to, kto to jest? Wiewiórka Wiola. Wiewiórka Wiola, brawo. A to? Żółw. Żółw. A jak żółw ma na imię? Bolek. Bolek nie, Bolek jest bocian. A żółw? Nie wiadomo, nie wiadomo. Żółw jest Zenek. A bocian jest Bolek. A rak? Ja powiem sama. No. Powiedz. Żółw? Żółw Bolek. Zenek. Zenek. Zenek, dobra. A rak? Raczek. Romek. A sikorka? Fiona. Nie, Wiola była wiewiórka. Sikorka jest Sonia. Sonia. Sonia Sikorka. Co tam, Melusiu? Nie pamiętałaś, jak mam na imię? Nie pamiętałaś, jak mam na imię, Melusiu? Nie. Puk, puk. Ej. Ej. No i tak się bawimy, tak? I tak się bawimy. A może zrobimy zawody? Zrobimy zawody, który swojak, z którego swojaka dalej przetoczymy. Którego nabierzemy swojaka? Nie. Tutaj popatrz, mama ustawia swojaki. Czekajcie, bo tutaj tak. Poduszka Zanzika idzie w kąt. Ustawiamy swojaki. O, na przykład popatrz, sikorkę Sonię mama ustawia. I mama popycha. I jak daleko? Aż do kuchni, a aż pod lodówkę. Przynieś. Teraz ja. Przynieś sikorkę. Teraz ja. Dobra, tam ja pływanie Zanzika jeszcze wisi, bo rzeczywiście ale nie wyjdę. Tu jest. Chłopczyk z czekoladą? No. No i co? Mama. Dotąd, okej. Okay. A teraz raczek. Raczka popchnij. Gdzie raczek doleci? Do turla się właściwie, no. O, dalej niż sikorka. A bocian Bolek? Ale sikorka też poleciała z nim. No, takie bóle ze swojakami. A, bocianowi nos haczy. No, odrobinkę wyprzedziła Wiola. A teraz Zenuś. O, Zenek aż pod stół, Zenek najdalej. A teraz Lila Meduzę rzuci Neli, no. A potem ja. A mocny tak. No nie, turlasz. Turlamy, turlamy. No. No to trzeba przyznać, że najdalej żółw Zenek. Ale Milenka to najdalej. Milenka, no to nie, drugi jest raczek, czeka się sikorka, potem jest dopiero Milenka. Tu na stole w ogóle same nasze komputery i rzeczy różne. Czwarta jest Milenka. Piąta jest wiewiórka Wiola. I szósty bocian Bolek. Bolkowi nos przeszkadza w turlaniu się. To co, zbieramy? A ty, Lilcia, co tutaj masz? Jeszcze jakieś naklejki? Tak. No ale swojaki trzeba pozbierać, Nela. Dobra. Poukładaj tutaj na łóżku, na sofie. Tu. Ja sama. Tup, tup, tup.
Nie. No to dobrze, byśmy chcieli zobaczyć z widzami, co wy tam będziecie robić. Który to obrazek? Mhm. Super. I co, swajaki nam będą pomagać? Mhm. Zaraz zobaczymy. Kto tutaj ma takie rzeczy? Może Bocian Bolek pomoże? Kle, kle. Co? Kle, kle. O, to dziewczynka z czekoladą. Tutaj, tutaj. Kle, kle. Dziewczyny lubią, jak ja naśladuję i mówię jako swojaki. Lubią, podoba im się to. No. Kle, kle. Co tam jeszcze masz? Lilusiu. A co to? Konik polny. To nie. Nie? A kto to? Co to jest? Nie wiem. Konik polny. Nie, popatrz. Cykada. To cykada woła konika. I co tutaj dalej jest? Piesek. Piesek. Teraz ja chcę. Teraz ja chcę. Nela, poczekaj. Ale ja znajdę cykada. Nela. Kle, kle. A może wiewiórka Wiola? Co tam dziewczynki robicie? Oglądamy. Co oglądacie? Książkę dla starszych i umiemy. Książeczkę dla starszych? A może ja bym trochę porozwiązywała? Tak. Tak. Co tu poczytamy? To. To? Popat. No. Ele, mele, ele, mele. Ele ma ekierkę. No i co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Halo, halo. Ja też chcę naklejać. No daj Lila naklejki, będziemy naklejać. Ale ja najpierw znajdę. Lilusia, trzeba się dzielić z siostrą. Ale jak przykleję. A, przykleję. Aha, ty szukałaś dziewczynki. Lila sobie nakleja naklejkę na koszulkę. I jak znajdzie obrazek, to wtedy nakleja na obrazek. Sprytna to Lilusia. Ty, Lilusia, jesteś sprytniusia, wiesz? Jak tyle. No, ty, Lilusia, jesteś sprytniusia. Którym swojakiem mama ma teraz być? Wiewióreczko, Wiolo? Tak? Podoba się wiewióreczko, Wiolo? Teraz naklejki? Jak? Których obrazków teraz szukamy? Jak to wymyślę? To, czy to? Jak ze... A może pomidorka? Tu jest pomidorek. Taki? To? Nie to. Dobra, to ja ci pokleję, to tylko muszę... Oj, to trudno odkleić, widzę. Nie jest to łatwe. Ja umiem, dajcie to, ja umiem. To najlepiej. Spróbuj odkleić. No, spróbuj. Ach. O. No i odklejone. Nie, ja poszukam. Tu? Nie. Tutaj nie. Tutaj też nie. To chyba będzie z drugiej strony. Tutaj też nie. Nie, tu dziewczynka ma latawiec. To nie. To nie. Chłopczyk robi fikimiki. To też nie. To też nie. A tutaj? Też nie. O nie, trzeba szukać z drugiej strony książki, mówię wam. To są gąski, gąski mają z
będzie. No? Nie. Chyba muszę kupić wam nowe książeczki, co? Bo wy lubicie książeczki rozwiązywać, a już nam się robi jesień. Wieczory coraz dłuższe, a jest chłopczyk z dziewczynką, co mają czekoladę. Ale to nie są, oni nie mają skakanki. Lila, szukaj dalej, tam dalej. Nie cofaj się, szukaj tam dalej. Nie. Tutaj też nie ma, tu jest źrebak. Jeszcze kawałek? Gdzie to może być? Gdzie to może być? Tu dziewczynka ma skakankę. Super! Tu też ma, popatrz. A tutaj są gąski. Gąski też się bawią skakanką. Teraz nas też mam naklejkę, teraz lila. Teraz nas też mam naklejkę? Lila. Dobra. A my jeszcze, widzowie, chcieliśmy pozdrowić Natalkę. Mamy taką widzkę Natalkę, która pisała do nas w komentarzach, że chciałaby zostać pozdrowiona. Więc Natalko, dokładnie twój pseudonim to jest Natka. Tam dalej więcej nic nie było napisane, więc nic więcej nie możemy powiedzieć. W każdym razie pozdrawiamy cię serdecznie. No, słuchajcie, widzowie, no tak widzieliście, jak się bawimy. Nie będziemy wam już dalej pokazywać. Dziewczyny na pewno się jeszcze książeczką chwilę pobawią. Wiecie, póki się naklejki nie skończą. U nas książeczki się robi od deski do deski. Więc pewnie zaraz, jak skończą robić książeczkę, to pójdą się kąpać. My się już powoli będziemy z wami żegnać, ale jeszcze mamy życzenia. Musimy złożyć życzenia z okazji Dnia Chłopaka, tak? Takiego. Skład każdego. Jutro będzie Dzień Chłopaka, a wy, widzowie, będziecie to widzieć dzisiaj, więc dzisiaj jest, chłopcy, wasze święto. I z okazji tego święta my... Z okazji tego święta my, dziewczyny, chciałybyśmy wam złożyć najlepsze życzenia. Przede wszystkim spełnienia waszych wszystkich marzeń, żebyście się realizowali, żeby was same dobre rzeczy spotykały. No i żeby dzisiejszy dzień był dla was przyjemny. Może, nie wiem, może dostaniecie też jakiś prezent. No to udanych prezentów wam życzymy. To się trzymajcie wszyscy, pozdrawiamy was serdecznie. No i co? I do zobaczenia jutro o godzinie 12. Pa, pa!